Kolejny przepiękny wschód słońca i kolejne weekendowe atrakcje na terenie zalewu Biszcza Żary. Tym razem na sportowo i tanecznie z odrobiną błota. Dzień zaczął się od przygotowań do meczu pokazowego piłki nożnej błotnej pomiędzy LC Chełm a BKS Biszcza. Coś na wzór słynnego meczu Polska-Niemcy z 1974 roku rozegranego na Mistrzostwach Świata. Czy jest to alternatywa na pokonanie Niemców w nadchodzących eliminacjach? Rozegraliśmy mecz taki pokazowy z reprezentacją, z zawodnikami z Niemiec. Część zawodników była z BKS-u Roztocze. Tak naprawdę chodziło nam o nawiązanie do meczu na wodzie z 1974 roku, w którym Polacy niefortunnie przegrali, nie awansowali do finału Mistrzostw Świata i my chcieliśmy Niemców ograć w jakikolwiek sposób. Udało się to symbolicznie zrobić w Krasnobrodzie w piłce błotnej. Wygraliśmy 8-3 i ja jako zawodnik z Niemcami wygrałem jeszcze dwukrotnie. Ostatnio na turnieju we Frankfurcie nad Odrą też Niemców graliśmy 2-0, także myślę, że być może piłka błotna to przyszłość polskiego futbolu. W 2015 roku piłka błotna zagości właśnie tutaj do Biszczy. Tutaj zostaną rozegrane piąte Mistrzostwa Polski w piłce błotnej. To była decyzja oczywiście Zrzeszenia Polskiej Piłki Błotnej, więc te zawody będą oczywiście oficjalne i mamy nadzieję, że przyjedzie kilkanaście drużyn z całej Polski. Tak jak oczywiście na coroczne mistrzostwa, bo tych drużyn jest już w kraju kilkanaście. Zawodnicy z całej Polski pojawiają się na tych imprezach, no i jestem pewny, że w 2015 roku tych zawodników ponad 100 tutaj będzie. Piłkę błotną gra się w trzy rodzaje rozgrywek, czyli męska, mieszana i żeńska. I za granicą na przykład jest najbardziej popularną formą w Belgii wersja mieszana, czyli dwie kobiety plus czterech mężczyzn. Oczywiście drużyna liczy 12 zawodników. To wbrew pozorom są dość poważne rozgrywki, gramy na poważnie. To, że wygląda na formę zabawową, no to swoją drogą, ale piłka plażowa na początku też była formą zabawową, czyli że zawodnicy grali sobie na plaży, teraz stało się to dyscypliną olimpijską, więc jakby my może dyscypliną olimpijską jeszcze nie będziemy, ale może za 10-20 lat tak się stanie. Piłka błotna to oczywiście alternatywna metoda piłki nożnej, tak? Forma ruchu, forma zabawy, oczywiście jest też to rywalizacja. Jest kilka różnic w porównaniu do piłki błotnej. Nie ma spalonego, rzuty wszystkie są pośrednie, oczywiście poza rzutem karnym. Tak naprawdę trzeba grać piłkę sposobem górnym, tak? Czyli najczęściej podbijamy piłkę, staramy się jej nie prowadzić po ziemi, dlatego że powstrzymuje nas błoto. Piłkarze błotni mówią, że im więcej błota, tym lepsza zabawa, tak? Więc my w to wierzymy, taką oczywiście mamy zasadę. W ogóle piłkę błotną dopiero rozwijamy w Polsce. Ona ma swój początek jak gdyby w Skandynawii, głównie w Europie właśnie zachodniej. W Skandynawii jest najwięcej drużyn, między innymi corocznie odbywają się Mistrzostwa Świata w Szkocji. Tam jest takich drużyn ponad 200. Piłka błotna jest tam bardzo popularna. My dopiero tak naprawdę ją rozwijamy, chociaż muszę powiedzieć, że polska reprezentacja w tym roku zdobyła wicemistrzostwo Europy w piłce błotnej. Graliśmy właśnie w Belgii i przywieźliśmy naprawdę duży sukces. No ale nie możemy się porównywać do Szkocji, tak? Bo tam się przyjeżdża powiedzmy na zawody 50 drużyn z różnych krajów świata. Tam główna kolebka jest tej piłki błotnej, ale my oczywiście zaczęliśmy też ją promować i cieszymy się, bo okazało się, że piłka błotna jest naprawdę widowiskowa i coraz więcej osób jest nią zainteresowanych. Cały czas powstają nowe drużyny, no a powiem, że na przykład na trzecich Mistrzostwach Polski było ponad 2,5 tysiąca kibiców, więc widowiskowość jest i cieszymy się z tego. Najważniejsze w tym dniu były zawody na torze przeszkód na terenie Parku Wodnego Watershow. Na śmiałków czekał puchar oraz tytuł mistrza. I tu niespodzianka, z czasem minuta 50 wygrała 13-letnia Ilona w kategorii dzieci do lat 15, pozostawiając w tyle kilkudziesięciu innych zawodników. Trenuję karate, lubię grać w siatkę, lubię biegać i nie spodziewałam się, że wygram z wszystkimi, że pokonałam nawet chłopaków. Natomiast w kategorii dorosłych wygrał Grzegorz z czasem minuta 37. To jest moje pierwszy raz uczestniczyłem. W ogóle dzisiaj przyjechałem z rodziną tak nad wodę podpoczywać. Usłyszeliśmy właśnie, że są ze szwagrem, żeśmy razem przyszli. No troszkę tam miał czas gorszy, prawda? Ale fajna zabawa i mówię, no można sobie poćwiczyć i no mówię, przede wszystkim jest bardzo fajna zabawa, nie? Także zapraszam jak najbardziej tutaj do Biszczy. Niech przyjeżdżajcie ludzie i się bawcie, bo naprawdę warto i można nawet jeszcze coś wygrać. Na terenie biszczańskiego zbiornika wodnego w tym dniu miały miejsce nie tylko zmagania sportowe. Można było zdobyć nagrody w konkursie rzeźbienia w piasku. Komisja konkursowa w tym dniu miała nie lada problem z wytypowaniem najpiękniejszej rzeźby z piasku. Tematyka prac oraz wiek artystów był bardzo zróżnicowany.
rodzice nas zgłosili i my nic o tym nie wiedzieliśmy, z koleżanką sobie budowaliśmy i później mama nas poganiała, my i tak nie wiedzieliśmy, o co chodzi, i dopiero później na samym końcu nas powiadomili, że nas zgłosili, to zaczęliśmy wszystko szybko budować. Dzieciaki tak naprawdę chciały zrobić coś, wszyscy budowali zamki, to stwierdzili, że zrobimy Blażowicza, a że ja akurat leżałem i się opalałem, no to odwzorowali mnie. Taka szybka decyzja i chyba trochę podobny. Była tu kiedyś blondynka, rosła, wyrastała i tak dalej. Przyjechał jakiś biały na białym koniu i ją zawinął. Nie ma jej teraz na dzień dzisiejszy, ale jest opcja taka, że kiedyś do tego zamku wróci. Chociaż nie wiadomo, czy ten zamek będzie, bo to jak na piasku się coś buduje, to zawsze szlak trafi, no. Zbiornik wodny w Biszczy to ponad 40-hektarowy obszar tafli wody i prawie taki sam teren do zagospodarowania przez inwestorów, wśród których znalazł się Łukasz Gielmuda, współwłaściciel parku wodnego Water Show oraz gastronomii na terenie obiektu. W następnym roku chcemy po prostu rozwinąć turystykę, czyli jakieś noclegi zorganizować na terenie Biszczy. Chcemy powiększyć park o ścianę spinaczkową bardzo dużo. Chcemy wzbogacić o różne atrakcje na ziemi, czyli jakieś dla dzieci małych dmuchane po prostu tory przeszkód. Po prostu, żeby nie tylko dzieci brały udział od 6 w górę, tylko od 3 do 5. Żeby rodzic, chcemy zrobić coś takiego z żłobek, że dzieci zostawiają rodzice nam pod opiekę, są profesjonalni opiekunowie, zostawiają nam na 2-3 godziny rodzice. Idą po prostu do gastronomii, zjeść coś, dzieci się bawią, mają fachową opiekę. Biszcza Żary to również wiele innych atrakcji. Wśród nich jest wypożyczalnia sprzętu pływającego, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem, oraz szkoła surfingu, która działa nawet przy minimalnych podmuchach wiatru. Śmiałkowie mają możliwość zmierzenia się z nartami wodnymi oraz pływającą oponą ciągniętą z olbrzymią prędkością przez skuter wodny. Dzięki inwestycji Water Show na terenie parku wodnego powstało profesjonalne boisko do siatkówki wodnej. W tym dniu rozegrano zawody drużyn dwuosobowych w tej jakże widowiskowej dyscyplinie. Jeszcze kilka lat temu na tym terenie nie było nawet mowy o czymś takim jak zbiornik Biszcza Żary. Wystarczył dobry pomysł, chęci i zaangażowanie miejscowych władz, aby pomysł stał się faktem. Przez 6 ostatnich lat, kiedy mam zaszczyt pełnić funkcję wójta gminy Biszcza, udało się zrobić bardzo dużo, bo chcę przypomnieć, że w 2008 roku tutaj otwarliśmy samą wodę, znaczy wykopaliśmy dół, zalaliśmy to wodą i tyle. I od 2008 roku zrobiliśmy to wszystko, co tutaj jest, a więc cały teren jest uzbrojony, są parkingi, są pasaże, teren jest oświetlony, oczywiście jest woda, kanalizacja, teren jest przygotowany również dla inwestorów, więc przez te 6 lat intensywnie pracujemy. Chcę powiedzieć, że też gmina bardzo mocno idzie w kierunku uzdrowiska. I ten zalew i to, co się tutaj dzieje, to się bardzo ładnie w to wpisuje. Odwiedza nas co weekend około 7 tysięcy osób przy słonecznej pogodzie. Naszymi turystami są, można powiedzieć, że 80% ludzi przyjeżdżających na zbiornik to turyści z Podkarpacia właśnie. No, chętnie korzystają z pola kempingowego, tutaj pola namiotowego, są do dyspozycji toalety z prysznicami. Także cieszy się to coraz większym właśnie zainteresowaniem. Dziesiątki tysięcy osób, które już odwiedziły to miejsce, świadczą o tym, że takie inwestycje są bardzo potrzebne. Nie trzeba wcale wyjeżdżać za granicę, aby spędzić wymarzony urlop z dziećmi na piaszczystej plaży. Biszcza Żary to obiekt, do którego jest zewsząd blisko. Przemyśla, podobnie z Rzeszowa, niewiele dalej dla mieszkańców Lublina. Więc tylko przyjeżdżać i podziwiać nie tylko piękne wschody, ale i zachody słońca. To miejsce również zachęca do nocnego, wesołego życia, ale o tym innym razem. Takie panience, ruda tańczy jak